I halo, halo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Life is Strange Before the Storm. I na samym początku przypominam o łapkach w górę, o komentarzach, o subskrypcji tego kanału. Na Instagrama możesz wpaść. No i przerwałem myśl, niestety. No timingowo się nie zgrało. Being in a hospital this long sucks. I just want Rachel to wake up and then I'll feel better. I owe Frank big time. Can't believe he did that for us. I hope he's okay. Ale to ja ogólnie rozumiem, że bo ja mogłem wziąć kasę. Is he gonna come after us? I actually feel better knowing that James Amber is on his case. Ugh, that's weird. Chyba. Dobra, to teraz jest moment na przemyślenie, bo skoro ja bym miał kasę i mu oddał, to chyba i tak byśmy musieli dostać kosę, bo tak się toczy fabuła, nie? Czy twórcy gry stworzyli osobny wątek? I dlatego nasza główna protagonistka teraz nie... se nie dedła. No nie wiem. Trzeba by było później sprawdzić. W ogóle często zauważam, że mówię niejednostajnym głosem i często też trochę podgłaśniam, trochę przyciszam. Przez co są jakieś przestery na przykład. Shit. I know those guys. This doesn't look like the maternity wing. You think? If you're this useless now, what are you gonna do at 3 a.m. when the baby needs... There's a sign for the prenatal class. Great. I guess that's your contribution for today. Those people suck. True. Ponadto jest w ciąży i zabraliśmy jej winko. Nie powinno pić. S. Puls? This poster seems to be missing some context. Myj swoje ręce, no. Teraz to akurat okay. Naprawdę się przydaje. The world wants to know. Mycie rąk. So Przyzwoity żart. Jesteśmy w szpitalu. Są tu dzieci. Wąsy. Kurde. Odblokowano osiągnięcie Hello Nurse. Przetłumaczy? They're hygienic and they're witty. Czystość bliska jest do doskonałości w bardzo krótkich słownikach. Możemy tu wejść? Frank's business must be booming. Shit. I really hope he's okay. Do pracownika szpitala Arcadia Bay w ostatnim czasie u pacjentów doszło do powikłań przy znieczuleniu ze względu na zużyte wcześniej narkotyki. Proszę uświadamiać pacjentów, zwłaszcza młodzież, że jeśli pojawi jakiekolwiek narkotyki dla własnego bezpieczeństwa, powinni nam to zgłosić. Proszę sumiennie spisywać historię pacjenta. Dziękujemy. One more hour of waiting and I would have read that. Ja zawsze czytam. Tylko zazwyczaj, na przykład, bo, nie wiem jak, ale zazwyczaj jak ja dziś byłem, to były... Are these all firefighters? To były gazetki sprzed 15 lat do czytania. Ale było ich sporo, ale... Do pracowników szpitala Arcadia Bay ze względu na dużą listę pacjentów cierpiących z powodu... udaru cieplnego i zatrucia dymem lub i zatrucia dymem. Otworzyliśmy kilka dodatkowych sal dla poszkodowanych. Proszę kierować nowych pacjentów do skrzydła B. Proszę skonsultować się z szefem zmiany w sprawie kursu odświeżającego postępowanie z pacjentami. Kapitan Porówka. Klasyka. Come on. Not that I have any coins anyway.
Oh man, jackpot. Spokojnie, pani Jadziu. Chyba... spróbujmy jeszcze raz. Ostatni raz. Yes. I want like 20 more of those. A twórcą leniwym się nie chciał robić animacji, więc... zrobili z osłonieniami. I chronić strażaków. No dobra. Jakby tak wziąć. I kupić sobie za to ciberki. Sean Prescott. What's he writing to the hospital about? Is this for real? Dyrektorze Hofstadter, jednym z pana pacjentów jest Andrew North, uczeń Akademii Blackwell, który odniósł obrażenia na trafienie szkoły. Który odniósł obrażenia na terenie szkoły. Jako że bezpieczeństwo uczniów jest podstawowym zadaniem każdej szkoły, Blackwell nie dopełniła swoich obowiązków wobec P. Nortana. Z tego powodu pragniemy osobiście i podkreślam anonimowo pokryć jego opłaty szpitalne. Jeśli możemy pomóc w przyspieszeniu tego procesu, prosimy o kontakt z Sean Prescott. Kolejne badanie 9 maja. Piątka. Dobra, to chyba od początku zaczniemy, co? If I want to stay sane, I need to stay busy. What's there to do around here? Okay. Może pogadajmy sobie. Is this Drew's room? Antonim Northem. Is that Maggie and Drew's dad? I wonder how he's doing. All right then. Thank you. Hi. Mr. North? That's me. And you are? I'm Chloe. Here to see Drew? Yeah. How are things going? Oh, you know how it is. Ups and downs. Drew's hurt, of course. But there's other things going well for us. I'm moving back into my old apartment in 2.5 hours. I don't know if you know this, but Mikey's been crashing at Drew's dorm. Oh? I had a bit of trouble with work, and it's all been pretty hard. Anyway, Drew managed to scrape together enough to get me back on my feet. I'm glad things are starting to work out then. Hold on. You said you were Chloe. Mikey's mentioned you a few times now. I have a question maybe you can answer. Sure. Both of those boys have been acting a little, well, guilty lately. I've been spending most of my time looking for work. I'm worried I missed something important. Do you know if anything's going on with them? W ogóle chciałem powiedzieć, że odnoszę wrażenie, że podjęte decyzje mają kompletnie realny wpływ na to, co się teraz dzieje. I że cała ta scena jest spowodowana tym, jakie podjąłem decyzje, tak szczerze. Nawet jeżeli tak nie jest, to chciałem powiedzieć, że twórcy wykonali zajebistą robotę, by czuję się, jakbym ja to spowodował. No chyba nie wiem, no.
Powinien pan spytać Drew? Kurwa, no. You should probably ask Drew. Chodzi o to, że tam od dealera tego siano sprzedał tego. I do know that whatever it is, they did it because they wanted to help you. Thanks, Chloe. They actually have helped me out. Money-wise. We're a family, you know? We deal with things together. Oh, excuse me. Hey! Hello. You made it. Oh. Hey, Chloe. Hey, Drew. How's your knee doing? Do they think it's gonna heal? I'm not sure, actually. It's too early to tell. Sorry to hear it. It's all good. Love the hair, by the way. Pretty cool. I bet you'd look cool with a little color. Yeah? I'll have to think about it. Maybe something red? Hey, any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. Rachel's stable. She'll probably wake up soon. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. What happened? She got stabbed in the arm by demon fucking Merrick. Seriously? It wasn't because of me, was it? No, not at all. If anything, I should have thought about what happened to you before getting Rachel involved. That's crazy. Fuck that guy. I wish I could get my hands on him. Drew, chill out, okay? I'm headed out. Everything okay in here? Yep. Yeah. Don't have too much fun now. Try to keep it appropriate for the hospital. Bye, Dad. See ya, Pops. Maybe I shouldn't have mentioned Damon. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. Oh, the wkurwiony. Ooh, I wanna eat that. Right now. Oh, wygląda nieźle. Fiaty? Those must be from Steph's parents. Hope this bring you some cheer, love. Those must be from Steph's parents. A, no. Możliwe. No, nazwiska nie kojarzę za bardzo. I wonder if Drew will ever play again. Hej, Drew, przykro mi z powodu twojej nogi, będzie nam brakowało twojego talentu i przywództwa na boisku. Kieruj się i daj nas dać, gdybyś czego potrzebował. Trener McKenna. Look at that. Well, being nice for Drew, pragnę wyrazić najszczersze ubolewanie z powodu twoich obrażeń. Staramy się uczynić Blackwell bezpiecznym i gościnnym miejscem dla wszystkich studentów. Widzę teraz, że najwyraźniej mi się to nie udało. Chcę, żebyś wiedział, że studenci i pracownicy życzą ci szybkiego powrotu do zdrowia. Twoja nieobecność dotyka wszystkich w Blackwell. Dopilnowałem, by twoi trenerzy byli w stanie zapewnić wszelkie środki rehabilitacyjne, jakich ci potrzeba. Jako iż odnosiłeś obrażenie na terenie Akademii Blackwell, czuję się za to osobiście odpowiedzialny i podjąłem starania o zatrudnienie ochrony. Jeśli jest coś, dzięki czemu poprowadzić się, czułbyś się bezpieczniej, bardzo proszę, byś dał mi o tym znać z wyrazami szacunku. Ciekawe, czy jakby, kurde, jakby był, jakbyśmy temu nie nagadali, on by nie rzucił tego. Chuj wie. Nie wiem. Ale naprawdę czuję się, że to jest moja wina, więc twórcy wykonali naprawdę, kurwa, genialną robotę. Jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi. I think the football team needs thicker helmets.
Podobno straciłeś jaja. Gratulacje z okazji wazektomii. Yep. Definitely too many concussions. Teraz możesz się bawić bez oza, wrzonisz stary, weź mi trochę prochu, przekopiłeś najgorszy tekst z Billy Ever, odpoczywaj Jackson. Są obrażenia mózgu posiadane. Jeszcze pogadamy. O, praca domowa. Zadanie z biologii. Przyjdziesz na egzamin w poniedziałek? To jest wielokrotnego wyboru. Pytanie nieparzyste ze strony wolny wybór. Jeśli czułbyś się na siłach, pracuję nad projektem dotyczących spędzania wolnego czasu w okolicach Blackmore, może mógłbyś opowiedzieć mi na parę pytań zdrowie Juliet. Damn. Drew looks... Jaki wkurwiony. Hey. Sorry for losing it there. It's nice of you to come by. Wracaj do zdrowia. I mean, no pressure. I know it's gonna take a while. You know what? I'm kind of tired. Będzie miał całą zajebistą skazę tu. Niektórzy tak robią specjalne. I'll leave you alone. Będzie cool. Za 10 lat będzie to modne w Polsce. Zapraszamy. It's nice that Mikey and Steph seem to be staying here. No, wiedziałem, że będziemy grali. No to teraz przygotujcie się na 20 minut. Co? Jak to brak rozmowy? Znaczy, jak to brak rozgrywki? No jak, zobacz, tutaj mają tego, walczą z tym. In 8 out of 10. Imię Drew North. Powód przyjęcia złamanie pleteału kości piszczelowej. Naszym celem jest ogłoszenie bólu, skala bólu. Brak bólu, mały ból, średni ból, silny ból, bardzo silny ból, przeogromny ból. No i tutaj jest silny ból. 8 na 10 w skali bólu. Jest wysoko, widzowie. Muszę przestać tak robić, bo to strasznie głupio wygląda. Don't be a stranger, okay? Tak jak teraz trochę to... Yeah. Idiotycznie to wygląda. Jak nogą zacznę ruszać? O, to już... Tak? To tylko fotel drży z tyłu. Fotel... Dobra, ale przynajmniej nie wygląda, że to tak głupio. Chloe, to James, aby leczyli się obudziła, na pewno chciałbym się z tym zobaczyć. Dzięki. Dzięki, dzięki. O! Silent hospital slowly drive friends and family insane. Cisza w szpitalu pomaga w leczeniu. No chyba, nie wiem. Those guys look exhausted. Wildfires don't extinguish themselves. I'm just glad we don't have to go back out there. Ten ogień się pali, rozumiem, tak? Pali. I'm so glad Rachel's okay. A tu jest Rachel? Really? O. My daughter has two broken ribs. Nathan was clearly defending himself against her unwanted and inappropriate physical contact. O kurwa. Poczekaj. Holy shit. Czy ta laska... Moderate my tone? We'll see how you feel when I sue you for emotional distress. Emotional distress? You're going to have a very hard time with that one, Ms. Myers. Let me explain how this works. Czyli rozumiem, że... O kurwa. Czyli rozumiem, że... I'm so relieved that Rachel's awake. Ta laska, co się działa z Nathanem przed tym po tym przedstawieniu, która się przymilała do Nathana i się o niego martwiła,
To on jej złamał dwa żebra, bo na przykład chciała go pocałować albo coś takiego? Nie wiem, czy to dobrze kumam, ale brzmi jak... Wiecie, nie musicie od razu... kogoś bić, no nie. Można powiedzieć. Rachel's probably waiting for me. No ja podziękuję albo coś w tym stylu. No nie, można jakoś łagodniej. Ale nie z nożem. A co ja tam wiem? Rachel's mom does not look okay. Hey. Witaj. Chloe. I can't even express. Thank you so much. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Nie ma co płakać, przeżyła, nie? Your hair. I almost didn't notice it. Oh. Znowu się bujam. Muszę przestać. Wizerunkowo to głupio wygląda. Muszę przestać. Rachel loves it. I can't imagine what I would do if we lost her. Wszystko będzie dobrze. I'm sure everything's going to be fine. Kurwa, jaki ja mam gorący. That's what James keeps saying. Komputer. He's so strong in a crisis, you know. My dad was like that. I'm sure he was. Just like his daughter. I just keep feeling like we were lucky. It could have gone so much worse, you know? Ja rozumiem, że jeden milimetr w inną stronę i byłoby po tętnicy. Więc... A jak jest po tętnicy, to... Wiesz, dostać 32 rany kłute, ale jak dostaniesz tętnicę, to jest... No, jest słabo. Jak wszystkie 32 rany będą obok tętnicy, to jest szansa, że będzie dobrze. Czy pewnie w tętnicy też jest szansa, że będzie dobrze. XXI wiek, no nie? Ale szansa na śmierć wzrasta z kolejną minutą. Spójrz. I'm so glad Rachel's okay. No dobra, to idziemy. Jest saving. Kurde, aż korci, ale 22 minuty to trochę mało. I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Hmm. Chloe's here. Ujrzy, Bori. Żyjesz. To powinny być okrzyk radości. No. I'll be okay. Thanks, Dad. Pizzamowe świry. My guardian angel. Steph cię pozdrawia. I saw Steph earlier. She says hey. Steph's so cute, but not as cute as you. Yes? Stop. I mean it. Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. God, I fucked it up. I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. Almost lost you. I can't believe I almost... You're not getting rid of me that easy.
Good. Happy that your dad's here. I mean, I'm still mad at him for everything he's done. But it felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like on Mount Hood. Nie no, jak Nob wyglądał największy, to siedzę. For me? Anything. Sarah. My mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. Wiecie, jak chcą was zabić za to, że chcesz się spotkać z matką, to której nigdy wcześniej nie widziałaś i cię porzuciła, to może tego nie rób. Ostatecznie. Are you sure? Może to nie jest najrozsądniejsze. She could be completely different than you imagine. I'm sure. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is... Oj. Przepraszam. Will you find her? Please? You really want this. Don't you? I do. Chloe. Pierwszy raz chyba... Znaczy rzadko się zdarza, że nie kontrolujesz Becka. Tylko tak... Ja mam takie śmieszne combo, ale no nie pokażę wam, ale mogę wam powiedzieć, że nie powinniśmy tego robić, to jest pierwsza sprawa. Zdążyłem. Muszę zapamiętać, bo w tej grze się automatycznie wpisują kody. 0722. Yeah. Nie ma 22 miesięcy. And then I'll tell her how fucking cool you are. No tu akurat nie możemy niczego zmienić. Niestety. Bo bym tego nie robił. Everything. Okay. Dzięki Google, że napisałeś mi, że 6 odcinków z tego nagram, by the way. Dzięki Google. Ja nawet od 4 do 6. Dzięki Google. Ale jesteś się kurwa koks. Coś miałem mówić, ale już zapomniałem. Kurde, coś fajnego miałem do powiedzenia. Kurde, nie wiem. Coś miałem opowiedzieć? A, nie pamiętam. Hey, Elliot. Hey! Wait. Your hair is... Jest posiadana inna fryzura, no. Yeah. Yeah. I like it. It's nice. Sorry, I bailed on seeing the Tempest with you. The whole thing just sort of happened. No, not a problem at all. So, what's going on with you? I don't even know where to start. At the moment, I'm here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? Jak tu cała szkoła, ojciec? Czy ma to w tajemnicy? Kurwa. Nie wiem, ciniętym nożem. She got stabbed by a psycho. Oh my god. Yeah. It was
Insane. Historia. Holy shit. Opowiem. Are you okay? A to zaraz. Tylko muszę zapamiętać. Mnie nic. Mnie nic nie chciał. I'm fine. She's a propos fine gangsterki too, i takich rzeczy. Ale to jest długa historia i dziwna. I pewnie już ją opowiadałem z 5 razy, ale... Ciężka jest. Ale też zgaduję, że pewnie... No nie jest tak, że ktoś... No ja tak nie mam. Ja też oglądam gameplaye, lubię oglądać niektóre gameplaye, więc czasem oglądam gameplaye, no ale wiadomo, z gier, które mnie interesują, więc często jest tak, że interesuje cię Life is Strange, no ale nie interesuje cię Gothic. A opowiadałem tą historię w Gothicu i w sumie to nawet rzadko jest tak, że ktoś ogląda jakieś serię po serii, więc... zaraz opowiem, spokojnie. Będę ci informować. A nawet right nie wiem, o co chodziło. I'm here to take care of Rachel. Chloe. I'm seriously worried about you. Super, well, jesteś przyjacielem. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately. Fajnie jest tak popatrzeć right? z drugiej perspektywy so i tak. So, obviously something is going on. Wszystko gra serio. I swear, man. Everything's really okay. Okay. I trust you. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Anyway, see you around. Yeah. See you around, Chloe. Kiedyś było fajnie w szpitalu. Mogę sobie chodzić, byli ludzie. Prawdopodobieństwo śmierci nie było tak gigantycznie duże, a przynajmniej nie miałeś takiego niepokoju w sobie. Bo zgaduję, że jakbym trafił do szpitala, to mi się zesrał w gacie. To nie ze względu, wiecie, na ten tylko... No to tą historię opowiem, a propos takich sytuacji z dealowaniem i dealerami. To kiedyś sobie byłem z siomem i tam jest taka miejscowa, gdzie paliliśmy sobie szluga i palimy sobie szluga i byliśmy w trzech i mówię do siomuś, mówi dobra, to ja tam wrócę za 30 minut, 15 minut, nie? No to my dopaliliśmy szluga, no i mówimy, no dobra, to co, nie będziemy tutaj czekać, tylko idziemy do mnie do domu, a że mój dom był blisko, no to... No to idziemy do mojego domu. I po drodze przemija nas chłop taki. No my mieliśmy ja miałem wtedy 16 lat, coś takiego. I przemija mnie chłop i taki. No powiem wam, na 16, jak ja miałem 16 lat, to on był dość niższy ode mnie. I szedł taki wkurwiony i był taki łysy. No tak szedł, nie chłop. Ale nie był jakiś gigantyczny, duży. Raczej był właśnie taki mały, ale coś nam spędził. Czasu na siłownię, tak bym to powiedział. No idzie taki wkurwiony koło nas i mówi. To sobie zakończymy odcinek, więc to jest moja historia. Jak nie chcesz słuchać, no pa. A teraz dokończy, idzie taki wkurwiony i pyta tak. Który z was chciał zioło? Ja mówię. No ja nie. No i mój kolega mówi, ja. Ja mówię, tak? No dobra. No no ja mówię, ja byłem chyba na telefonie i mówię, co? Co to za dziwna akcja w ogóle? Idziesz ze środkiem miasta i nagle chłop taki, z takim czymś wyskakuje. Ja mówię, no dobra, no to idziemy. Chowam telefon, no i idę, nie? I ten chłop, ten mały mówi, tylko jeden. Ja mówię, no nie moja, to nawet nie jest moja sprawa, ja nie wiem, o co chodzi. Więc mówię, no dobra. No to stoję, patrzę na ziomka, on mówi, no, nie? Nic nie powiedział w takiej sytuacji. I poszli za taki róg, powiedzmy, jakiegoś budynku, nie? Taki róg osiedla, tak bym to nazwał, takie osiedle. Osiedle w mieście, to coś takiego opiszmy. I no i siedzę z tym telefonem, wyciągam telefon, no bo nie mam co robić, no nie? Schowałem na chwilę ten telefon, wyciągam go znowu, no i siedzę na tym telefonie. No co mam robić, nie? Nie moja sytuacja, w ogóle się nie wtrącam, wyjebane. Zresztą, no taka, no.
Ciężko powiedzieć basic sytuacja życiowa, ale chodzi mi o to, że jakoś, nie wiem, nie zdziwiło mnie to, tak bym to powiedział. No i tego, nie? Patrzę sobie na telefon i nagle słyszę... Nie? Albo... Ktoś przebiegał koło mnie, no nie? Ale ja miałem nos w telefonie. I zupełnie nie zwróciłem na to uwagi, więc patrzę i tam przebiegł ten ktoś biegnie. No jesteśmy w mieście, kurwa, to co chwilę ktoś biega, nie? Minęło chwilę, więc chowam telefon, patrzę, a to mój ziomuś. I tam już jest 20 metrów dalej, tak już go ledwo widzę. I patrzę, a te chłopy tam stoją na... Tak? I był jeszcze drugi, taki też chudy, ale wyższy i tak stoją. Tak, no, kawałek ode mnie. Więc wiecie, ja z tego telefonu mówię, co jest gran, chowam ten telefon. Wiecie, prostuję się i mówię, no dobra, to idę. No chociaż nie wiedziałem, co mam zrobić, ale zrobiłem tak z 3 kroki w nich, po czym sam uznałem, że to kompletnie idiotyczna decyzja była, bo nie wiem, co sobie myślałem, zaraz bym dostał w pierdol pewnie, ale te chłopy stwierdziły, że popatrzyły na mnie, jak ja ruszyłem w ich stronę, to oni zaczęli powoli przyspieszać i zaczęli uciekać. No i się okazało, że chcieli okraść mojego ziomka. Nas chcieli okraść. Tak, normalnie sobie w biały dzień, kulturalnie. A takie historie. Do zobaczenia, moi drodzy. Chyba, że jest jeszcze wpis w dzienniku, a z tego co widzę, to chyba jest wpis w dzienniku, więc możemy sobie na sam koniec przeczytać. Sądzę, że nikt nie wie, co czuje do drugiej osoby, dopóki jej niemal nie straci, dopóki nie usiądzie w szpitalnej poczekalni ogarnięty lodowatym przerażeniem, błagając w myślach o jej głos, dotyk, uśmiech, to prawda. Potem staje się to jasne. Dziwne by było sprzymierzyć się z Jensen, nawet fajnie, szybko zapomnieliśmy o niesnaskach i graliśmy w tej samej drużynie, zrozumiałem, czemu Rachel tak bardzo go kocha. Muszę odwiedzić Drew i Mickiego i spędzić z nimi trochę czasu. Muszę przyznać się, że ich rodzina jest niesamowita. Po chwili, którą zdawała się nie mieć końca, Rachel obudziła się po przebudzeniu, nadal chciała szukać mamy. Nie dbając o to, że wcześniej... O to wcześniej, co zaszło, ja też. O to, jak wygląda plan. Sprawdzę biuro Jamesa, poszukam informacji o Sarze i odnajdę ją, żeby mogła spotkać się z córką. Nie obchodzi mnie, jak trudne to będzie zadanie. Chloe Łowczyni nagród. Moi drodzy, tutaj kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, żeby mnie więcej nie okradli. Dzięki. Do zobaczenia. Miłego dnia, miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się jutro o 16:00, bo odcinki są codziennie. Hej.